Cześć, jestem Klaudia, z kanału No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Równowaga chemiczna reakcji ustaliła się przy stężeniach tlenku siarki 6 równym 8 setnych mola na decymetr sześcienny, tlenku siarki 4 równym 36 setnych mola na decymetr sześcienny, tlenu równym 18 setnych mola na decymetr sześcienny. Owiecz początkowe stężenie tlenku siarki 6 oraz stężeniową stałą równowagi chemicznej tej reakcji. Ok. No to przechodzimy do analizy tej reakcji. My mamy te stężenia napisane po kolei. Jest tlenek siarki 6, czyli to ten, i tlenek siarki 4. Z równania tej reakcji wynika, że z 2 moli SO3 otrzymujemy znów 2 mole SO2, czyli Abym powstało, i tutaj patrzymy sobie, że do tego mamy 36 setnych mola SO2, musi tutaj przereagować całe te 36 mola. Zatem początkowe stężenie tlenku siarki wynosiło to plus to. Ok. Zapisujemy sobie tu stałą równowagi jeszcze. Do góry idą nam produkty. Czyli mamy SO2 i my to mamy do potęgi drugiej. Tlen. Tutaj mamy jeden mol. Tej jedynki zatem nie zapisujemy. I substrat do potęgi drugiej podstawiamy SO2, czyli tam gdzieś czwórka mamy 0,36 do potęgi drugiej razy tlen 018, dzielimy na 0,08 do potęgi drugiej. Przypominam najpierw robimy potęgowanie, potem wymnażacie górę. Dzielicie z dołem i otrzymujecie tutaj 3,645. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.